Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister, Panie Prezesie. Samorządom przybywa zadań, za którymi nie idą z budżetu państwa środki finansowe. Samorządy borykają się z problemami braku środków. W Sejmie procedowana jest ustawa, aby ograniczyć janosikowe lub zlikwidować nawet. I w trudnej sytuacji znajdują się gminy te najbiedniejsze. Podczas ostatniego przeglądu tutaj ministerstw, podczas konferencji prasowej pani minister powiedziała wspólnie z panem premierem, padła taka obietnica, że samorządy w Polsce mogą liczyć na subwencje na wychowanie przedszkolne. Samorządy przyjęły tą informację z zainteresowaniem, jednak boją się, żeby nie była to kolejna obietnica bez pokrycia. I moje pytanie, czy w Ministerstwie Edukacji rozpoczęły się już prace nad wprowadzeniem subwencji na wychowanie przedszkolne? Czy prowadzone są uzgodnienia? Jak na subwencje na wychowanie przedszkolne, jakie ma spojrzenie minister finansów? I jeżeli te prace już trwają, to kiedy samorządy mogą liczyć na otrzymanie subwencji na prowadzenie przedszkoli? Chciałbym wierzyć, że ta obietnica zostanie spełniona i że samorządy doczekają się subwencji na wychowanie przedszkolne. Oby to się spełniło. Dziękuję bardzo.